Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Lukas, a to jest kolejny odcinek z Construction Simulator 2015 i dziś razem z Atkiem Siemaneczko. Będziemy budować trybuny stadionowe. W zeszłym odcinku, jak widzieliście, robiłem właśnie oświetlenie na stadion. Dzisiaj będziemy budować trybuny. Ja się tam tepnę od razu na plac budowy, zobaczę co tam trzeba. No ja, bo tam trzeba będzie zalać beton, to już lecę w betoniarku. Aha, to jest ten sam stadion dokładnie, w którym ostatnio właśnie robiłem oświetlenie. Ja go chyba jeszcze nie wybudowałem, dlatego nie mam go jeszcze. No. A ogólnie, jeśli wam już jest dużo Constructiona, chcecie coś nowego, to łatka na kanale jest Giant Simulator, tak się to nazywa? No, Giant Machines 2017 czy coś podobnego. No właśnie, także fajna gierka, bardzo monotonna i to tak bardzo, bardzo. Ale ogólnie spoko. Takie trochę większe maszyny niż u nas, nie? Troszkę, kuźwa. Zobacz sobie mój ostatni odcinek, jak wrzuciłem z tym dźwigiem. Ja widziałem... Ten dźwig w porównaniu do tego z Constructiona to jest... Ja widziałem to, co ten, co robiłeś urąbek na ścianie. A, to już w ogóle. No mówię, to jest gra bardzo monotonna, ale spoko ogólnie. Dobra, właśnie tutaj o, ty nie masz jeszcze tutaj tego, turbiny wiatrowej wybudowanej. No nie mam jeszcze. My u Świadka ostatnio budowaliśmy. A ja u siebie już mam dwie wybudowane. O proszę. Dobra, ja jadę pompą. A zrobiłem już sobie most w końcu, wiesz, dokończyłem. Zrobiłem od nowa w sumie. A. Ostatnio trochę porobiłem sam, a później oglądałem swoją grę o tron i puściłem, wiesz, pracownika, za którego zatrudniałem. Znaczy pracownika w sumie wziąłem tylko i wyłącznie do wylewania płyt betonowych i osadzania ich na... Mi się jeszcze to zlecenie nie pokazało, szczerze powiem. Mostu? No. No kurde, to słabo. Ja właśnie nie wiem, czy one czasem nie było z jakiegoś dodatku, którego ja nie mam. Może też tak być. A, bo ty nie masz dodatków? No jakieś mam, ale właśnie nie wszystkie. Może to teraz. Mogło być z tego dodatku, co jest ten duży... Taki... Nie wiem, jak to nazwać. Ale taki jakby cargo pack, tak? Że aha. Duże te... To może być to... Basen wybudowany po lewej. A jest. A kurde, potrzebna pompa. Ja udzielę. Albo dźwig z... Z wiaderkiem, ale nie, ma, nie mogę kupić wiaderka, tylko też nie wiem dlaczego. Czemu nie możesz? No nie wiem, to się kupuje w tym, nie? W budowlanym. W składzie budowlanym. No, a jest, ale nie mogę go kupić. Nie wiem dlaczego. Wkurzam jako strasznie, ale... No co jest, wysiada z betoniarki, ona zawsze się przewraca. Chyba, że tepnij się z tego, jak możesz, tylko i zobacz, w składzie można kupić to wiadro, ale wątpię. A ja już jadę na plaż. Sprawdzą. Oczywiście, że można już kupić. O, no to ciekawe, jak zawsze chciałem do niej mogłem. Biorę ciężarówkę z żurawiem. Wkład budowlany miasto. Teraz tam przyjadę z... No w sumie masz pompę, dobra, to już nie ten. Jedziesz pompą, a tak czy tak się to załaduje i... Wrzeje zawiozę na siedzibę firmy. Aha. Ja to głównie teraz tylko tego używam. No ja właśnie nie miałem okazji, wiesz, bo nigdy tego jakoś nie mogłem kupić. Nie wiem, czemu teraz się nie dało kupić. Nie, ale naprawdę fajne to jest pojąć. Szybsze podobno, nie? Dużo szybciej i wygodniej. To na ciężarówce z wywrotką 1 będziesz miał tą gruszkę do betonu. Postawię gdzieś tam na firmę, niech sobie stoi.
Tylko pamiętaj, żeby nie teleportować na firmę tej wywrotki, bo wtedy ci zresetuje ten pojemnik na baton, będziesz musiał go od nowa ładować na wywrotkę. A, okej. Okay. Dlatego ja sobie wziąłem małą wywrotkę, bo małą, nie z dziurawią, tylko tą małą, co nie? No. Załadowałem na nią pojemnik i zawsze, cały czas tam mam na niej. No i spoko. Pojeżdż na budowę. Mhm. Gdzie się rozkładasz tam? No, rozkładam się powoli. Rozkładaj, ja spróbuję podjechać. Nie mam mało, mam tylko 22%, ale... Może starczy. Zobaczymy, ja tu jeszcze mam 65. Pałok mi się gibie, dobra. Pól. Jak z wysoka. Pól. Trochę tego masz do zalania. Ano. Dobrze, że w ogóle dalej jest. Dobrze, że tylko z jednej strony. Umieść ładunek 5 razy trybuny. Z huty? Nie wiadomo w sumie. Ale może ja już tu żurowiem przyjadę, bo raczej żuraw się tu przytoczą. A, ten największy chyba. Ty masz duży żuraw, tak. Sam. A nim przyjadę już na plac budowy. Tobie tak się zejdzie z laniem. No, a to by tak będę musiał jeszcze przeparkować z dwa razy. No. A raz tego nie złapiesz. Kurde, zapomniałem, że on jest taki wielki. Ciekawe, czy tak sięgnę. Z ciekawości sprawdzę. No nie, sięgnie chyba. Raczej sięgnie tak. O, proszę. Się okaże. A żebym teraz pojechał? Chyba nie tu, gdzie trzeba, jeszcze pod prąd. Ile jest tych trybun do zabrania? Dużo? No ja nie wiem, ja jadę na plac budowy, ale chyba wiesz co, jednak nie dojadę, więc się chyba tepnę. Bo wjechałem na autostradę i w ogóle niepotrzebnie. Zaraz sobie zobaczę, jak mnie poprowadzi nawigacja. Dobra. Dobra, zaraz zawrócę ich. Syk, dobra. Tylko sobie wyłączę tam. Tuniarkę sobie wyłączę. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie na przykład już było parę komentarzy odnośnie Construction, żeby odcinki były dłuższe. Że lepiej się oglądały takie fajne, duże, wielkie zlecenia. No, tylko dla mnie też to jest kłopot trochę, bo on mi się potem długo wrzuca, więc to... Więc zawsze na części możesz podzielić. No, ale to i tak jest ten, nie? Aha, wiem o co chodzi, no. To teraz tak właśnie mam te trybuny, które robiłem, czy te rampy, które montowałem, to
Mam też w dwóch odcinkach po 40 minut. Masz tyle, czy zeszło? No. Ja w ogóle tego stadionu chyba nie mam wybudowanego jeszcze. Bo w sumie będzie można u mnie... wybudować. No. Zobaczymy, jak to... Najpierw zrobimy teraz to u ciebie, to te trybuny, a potem będziemy zobaczyć, co tam u mnie będzie ciekawego. Zaraz będę. O Boże, to 1% tylko wzięło mi z tej... pompy? No. Z betoniarki. Nie, z pompy. Spoko. Tak, możecie słyszeć, jak moje łóżko skrzeczy. Raczej ktoś, kto się na nie porusza. Lenik taki jeden wielki. Chyba obrażę mnie tu raz. O kurwa. Dobra, oczyść teren budowy, okej. Ci wjazd to tu żeś kuźwa przygotował, nie ma co. No ja też tak ostatnio tu się męczyłem. A jak przywiozłem te lampy, to musiałem stanąć tam pod płotem, bo tu nie umiałem wjechać tym takim tym dużym. Bo tu lampy jeszcze trzeba czyścić. Już zabieram. Tam w ogóle widzę stoi ten. Ciągnik siodłowy z naczepą nisko podwozią. No bo nie zdążyłem go zawieźć już do bazy. O kurcze. Wygląda ciekawie. Ale fajne nawet ci powiem. Aha, tu są te cztery, tak? Ile ich jest? 5, tak? A tu mi stoją 4. Nie, 5. No to okej. Okay. 5 tu stoi i 5. Najlepiej się ustawić po środku. Do każdego mniej więcej. Tam dystans. A czy... Ten akurat ma duży ten akurat ma duży zasięg ten drzwi, no. Także on jest taki jebitnie długi, nie? No jest. Może zaczniemy od najdalszych. Pięknie to wygląda. Beautiful. Beautiful. Mhm. Dobra, czy z drugiej strony też będą trybuny, ale chyba nie. Nie. O. Może tak trochę. Ma się tu wejść, ciekawe. Nie, może się da. Czekaj. Ej, fajnie będzie widać, ci powiem, no. Ja już się tak przymierzam, wiesz, powoli. Mówisz? Zobaczy, co tu jest dalej do zrobienia.
chyba kolejna część trudniej trzeba będzie wyłożyć. No 8 schodów. To druga. A i z huty trzeba zabrać część dachową. No jak wiesz, to prawie wiesz, ładował tutaj wody. A ja polecę do huty? Do huty polecam. Chyba, że ty wolisz lecieć do huty, a... Nie, to ja sobie poładuję. W ogóle zobaczę, czy już to jest do kupienia w hucie. Nie, nie będzie. Myślisz? To jest właśnie głupie w tej grze, że dopóki nie masz tego etapu do zrobienia, to nie możesz tego kupić w hucie. No faktycznie, nie można. O, ale lipa. Szkoda. Na milimetry przeszło. Widzisz? No, tak byś mnie, tak byś mnie zrzucił. A tam w górę byś nie poleciał. Ale czy wystarczy, że się złożę? Nie, musisz chyba odjechać jednak. Cię, panie. Bożesz, kuźwa, mać. No. Ja ci powiem, panie, że kurwa to ty roboty masz. Ano? No tuj ty, panie, pobiołe zderzak, ty ciudu. No patrz tak go, ludzie. Zobacz, jak to będzie wybi- jakie to wielkie jest. Kurde, to będzie fajne. Wow. Już mi się podoba, dobra, lecę potem, lecę do dźwiga montować. Montuj to, panie, a ja lecę na hutę, tylko muszę wziąć jakiś ciągnik. To ten, co tutaj stoi, możesz sobie wziąć za płotem. Pobieram. Naczepę najwyżej zostawię ci na hucie. Dobra. Bo ona chyba nie potrzebna być tutaj. Ja się na nią nie załaduję, tylko będę musiał, wiesz. Ja wiem, wziąć tamtą, wyburzyć. Tak, mi się wydaje, że ty nie będziesz miał tego mostu, póki nie kupisz sobie tego dodatku tym ciągnikiem siodłowym, tym manem czerwonym, wiertnicą. Chociaż nie, wiertnicę masz, czy nie? Nie, wiertnicę chyba też nie mam, ci powiem. Nie, nie masz, no bo to jest właśnie w tym jednym DLC. Mam wrażenie, że to w tym właśnie. A. Ty będziesz miał most. Czy ja to tak to w ogóle udźwignę sam? Takim dźwigiem. Chociaż fajnie by jakby czuł we dwóch, nie? No. Ale to by czuł, kurde, nieźle się ten dogadywać. To w którą stronę jak. Ale co mnie najbardziej tutaj boli, właśnie to, że... Oj, że spać mi się chce. Nie, tak poważnie to, że... Tak jak teraz, jadę do huty, tak? Ale i tak nie kupię tego do momentu, gdy Łukasz nie skończy ładować w sumie tych schodów, tak? No dokładnie. Najgorsze.
nie można już na zapas sobie czegoś kupić. Na przykład jak w składzie budowlanym, tam no. Wtedy zawsze można było, nie? W składzie budowlanym kupujesz od razu sobie, możesz kupić wszystko i tyle, a płucie no niestety kurde nie. Coś mi nie pasuje chyba. Co ci tam nie pasuje? Co, Łukaszu? No nie wiem, właśnie coś mi nie pasuje. Nie chce mi się na zielono podświetlić. Zara tam się do ciebie teleportuje magicznie. Jestem obok huty, to dojadę. Stawię ciężarówkę, odstawię gdzieś najwyżej na czepę. Bo w sumie zobaczę, może zaraz ten pojadę do firmy. Zobaczę w innym miejscu. O kurde, bym wyszedł z gry prawie. Tak nie rób. No i co ci nie pasuje? O, już jedno zamontowałeś. No jedno się udało, ale to coś nie chcą właśnie pasować. No do przodu musisz. Dużo do przodu. O, 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 jeszcze, 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 teraz w dół. W lewo, dużo w lewo. Tak z metr w lewo. Teraz do tyłu powinieneś dać. Prawie. Ale w ogóle mi się na zielono nie poświetliło. Coś czujesz, że tu trzeba dobrze trafić. Bo to nie ma znaczenia, że te są na górę, a te na dół. Nie, chyba nie. Patrz, gdzie jestem? Ty no stary, teraz powinieneś jak to... O, patrzcie, jaki bajer. Chodzę po tym, co Łukasz opuszcza. Dawaj. Chyba nie powiem. Musiałbyś to troszeczkę do tyłu dać, tak dosłownie ledwo co. No, ale nie świeci mi się na zielono, wiesz? Teraz w dół. A nie świeci mi się na zielono, kurde, nie wiem czemu. Bo musisz dobrze ustawić, żeby zaświecił się na zielono. Czekaj, ja wezmę tylko ten drugi, bo może to ma jakieś znaczenie. A spróbuj to położyć tam na dole. Na dole mam na razie same te, same czerwone mam. No bo to na czerwono ci pokazuje, gdzie, że w jednym z tych miejsc musisz to położyć. Nie, to na żółto mi pokazuje, gdzie mogę położyć. Żółto? No. Kłe, kłe. Patrz, rzucił mnie. Zadział. A może nie rzucił sam. Aha, no te są niby na dół, kurde. Bez sensu. Zaraz zobaczymy, czekaj. Okej, panie, wejdę na górę, będę cię krował. Do siebie. Obróć troszeczkę. O. Raz do siebie, w dół. Powinna być gitara. Tak jak teraz byś opuścił, powinno być idealnie. Troszkę do siebie. Tak tyci, tyci, o, za dużo, tyci, tyci miało być, ty panie. Panie majster, co pan?
No, dawaj, dawaj, panie. Ja idę pograć w piłkę. No ja co mam z tym zrobić? Piłki nie ma. A to to oświetlenie stawiałeś ty? Tak. Kurde, szalony. Aż muszę obejrzeć, jak to wyglądało. Chyba, że u mnie będziemy robić. A może? No dawaj, panie, dawaj, dawaj, dawaj. Czekamy my tu wszyscy. Ja zamontowałem niby. What? Zamontuj niby. Coś tu, panie, ci nie idzie. O, 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 o. Ja wezmę jakiś drugi drzwi, A żurawia tu sa, tego. Nie da się zamówić. Nie wiem, chcesz spróbować? Nie, może dać, no. Zobaczymy. Nie, ja nie umiem, nie wiem czemu. Dobra, chyba, że wpierw te górne trzeba same zamówić, a później dolne, a to jest bez sensu. Skoro świeci się na żółto, to raczej powinno się dać zamontować. Na czerwono ci się świeci, gdzie masz to zamontować. Tak? No. A, widzisz, faktycznie. Pa, 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 pa. To tak, to ja bym to sam mógł do jutra mógł ten cyrklować. Zobaczymy, gdzie to miało iść. To ma iść na dół chyba. To się... To jest zbudowane. Ktoś się zbagowało, ja wtedy jak opuściłeś chyba. No. Bo nie dało się liny cofnąć ani wyosobnić. Dalej się nie da. No, że to mi się coś w skeletorę potrzebowało, ale... Właśnie się dało jakoś. I to gdzie idzie? Też do góry? Na dół. To jest dolne. Jest elegancko, kurde. Dobra, to ładuj sobie. Już wiesz jak. Czyli na czerwono świeci się to, co miejsce, w które możesz to załadować. A myślałem, że na żółto widzisz, kurde. Dobra, pyk. Mamy ukończone 38%. Ja tak pół minutki za dwóch, wezmę sobie coś do picia. Dobra. Ja mogę normalnie opuszczać. Jak ci idzie, panie majster? Dobrze, teraz już wiem, na czym to polega. No widzicie, ludzie, co on by zamiast zrobił? Byście mieli 4 odcinki po godzinie. A ten Łukasz. Tobie działa lina? Możesz opuszczać i podwyższać? Tak, widzisz, że mam opuszczoną. No, to mnie się coś zbagowało. A co na przykład jest słabe, że dobra, przywieziemy ten dach, co nie? No. Mogę się założyć, że tutaj na ziemi jeszcze będzie coś wylane. Świeże wejście na ten tygodnie. Że tych wejść nie my je zrobimy. No pewnie tak. Jest taki minusik malutki tego, no.
Ale ja mam wrażenie, że oni dalej będą tą grę rozwijać. To nie jest koniec. Oni cały czas będą ją ulepszać, poprawiać, dodawać coś. Nie pamiętam teraz, kiedy było ostatnie DLC, ale... Nie wiem, do tej gry będę chciał mieć każdy DLC, tak samo jak do Car Mechanic Simulator. Tak. Na szczęście te DLC nie są drogie, bo to są bardzo groszowe sprawy. No. A tak jak ten fajne, nie? Dodaje, wiesz, masz, dodał je ten ciągnik siodłowy, tak? Dużo do przewozu takiego konkretnego. Właśnie dodaje te zadania z przewozem specjalnym, czyli różnych wielkich ładunków, tak? Dokładnie. Dodaje chyba dużego żurawia gąsienicowego, bo nie wiem, czy tego masz tutaj normalnie. Dodaje tą wiertnicę, także naprawdę dodaje dużo, dużo rzeczy. Dzięki temu w ogóle no, rozwija się gra, tak? Dzięki tym DLC-kom. I o to właśnie chodzi. Ja teraz czekam najbardziej chyba na DLC Francja do Eurotracka. Oh yeah. To na koniec tego, nie? No nie wiem, kiedy tam to robić. Myślałem, że w nowym roku, po nowym roku, ale... Dokładnie nie wiem. Ale w sumie mogło być przed świętami. O. W święta bym sobie zrobił ten... streama ze zwiedzania Francji. 4 dni streamował zwiedzanie Francji. Na święta. No, zostaję w Anglii, więc... Będę pił, streamował, grał. I spał. No i jadł czasami coś tam. Tak będą wyglądać moje święta tegoroczne. Wariat, co nie? Ło, panie, gdzie lecisz? Pajaki będzie kaskader, poczekaj jeszcze. O panie, za wysoko. Patrz to, jak ucieka. Upijaj, spadłem. Nie, czy da się przejść? Nie da się. Nie da się schylić, usnąć. No dawaj, ostatni. 3, 2, 1. A ja już się ten, miałem tam tę naczepę odstawić do firmy. Nie, dawaj. Znaczy, że masz chwilę w sumie, bo ja zapomniałem ją tą naczepę odstawić. Teraz jadę. Padunc. Już tylko obrócę to i powinno być dobrze. Ej, ale zawsze jak gram w Constructiona, jadę jakąś ciężarówką z naczepą, coś przewożę, to od razu mam ochotę pograć w Eurotracka. Zawsze. Za każdym razem. W Eurotracka teraz mało gram, bo nie bardzo mam czas. Jednak podpiąć kierownicę. No kurde, czemu mi to nie pasuje? Szczególnie, że ja nie lubię jakichś tam takich malutkich trasek, tylko jak już traska, to traska. No, dokładnie. A niestety na takie nie mam teraz czasu, szczególnie, że w ogóle dzisiaj byłem w pracy, jutro idę do pracy. I będę miał łącznie 12 dni pod rząd pracy. O, mamy to. Elegancko. O, panie, ostrzegaj, to było. O, już jest, nawet nie zaakceptowało, patrz. To nawet żurawia nie składam, bo to nie ma sensu. Ja już za sekundę będę na hucie. Aż idę zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. Aha, no ale to... Czekaj. Już za chwileczkę, już za momencik, będę na hucie, tam się spotkamy. Chłe, chłe. Zabierz trybuny, aż to zobaczę, czekaj. Aha! No to chyba, żem trochę zrobił w topę. Co, to jest takie małe, to jest to? Tak mi się wydaje. Jednak kurde, potrzebuję... Ja wsiadam, słuchaj, wsiadam w ciągnik siodłowy, tepam się na firmę, biorę naczepę, a ty weź jakiś małego żurawia. Okej.
bo bez tego nie przewieziemy. No nie ma szans. Ja biorę tą pomarańczową na czepę. Okej. Okay. Wiesz, że ona wystarczy bez problemu. Jadymy. Jako konwój? Coś, żeś panie w tyle został. Ja mam słabszy wóz. A tam słabszy. O, widzę cię, na moście byłeś. A ja wjeżdżam do huty? A ja zjeżdżam z mostu. Czy nas tym wejdzie? Idealnie. Jeszcze. Obróć troszkę i do przodu. I obróć i do dołu. Klap. O! Gitara się beautiful. Ma. Dawaj, wsiadaj do mnie i jedziemy. Tego wyraga w sumie nie potrzebuję. Pięknie to weszło. Ale na firmę, a czy Boże, na firmę, na plac budowy chyba tym nie wiedziesz. Czemu nie? Bo tam jest za wąsko. Bo ktoś tam postawił... Dużo przymawiam samobieżnym wjechałem. Ktoś tam jakieś pachołki postawił. Pewnie światek, znając życie, chciałam poprzeszkadzać. O, a my mamy postawioną turbinę wiatrową. Ktoś ci pokaże w którym miejscu. O tutaj, po prawej stronie jest jedna. No. Dokładnie to o tutaj, w tym miejscu. Po prawej? Tak, druga zaraz gdzieś tutaj się stawia. No i dalej nie wiem, bo jeszcze dalej nie budowałem, ale planuję nawet tych pracowników pozlecać, żeby... Pobudować jak tej zrobić. Zobaczcie jak to będzie wyglądał później, wiesz, jak będzie pełno tych wiatraków. O, fajnie, no. Ja muszę porobić, w sumie, muszę porobić trochę takich zleceń też mniejszych typu, nawet ta dobudówka jakaś, czy domek jednorodzinny, bo one mi one blokują jednak, no bo nie mam ich zrobionych i przez to nie przychodzą, znaczy są nowe, ale mało ich, tak? No, dokładnie. Idziemy. Ach, ideolo. Jadymy. Ale pięknie wygląda ten ładunek. Ładnie, nie? Jak idealnie załadowany. Podoba mi się to. Patrzcie, dzika. Ach, mega. Tak. Ja nie wiadę. Siadaj pan do dźwiga.
i dźwigaj to. Kajen, gdzie to trzeba wyładować? To jest to. To pewnie jak to złapiesz, to ci się pokaże. Tak mi się wydaje. A nie, tutaj. Zobacz. A, dobrze. Widzisz? Aha. Pewnie później powinieneś otrzymać kłaść. Gdzie jedziesz? Po nowy ładunek? No wyjadę stąd. Aha, bo myślałem, że trzeba jeszcze raz przywieźć ten sam. Nie, nie, nie. To wszystko długo. Elegancko. Lipa. Ja, że trzeba będzie to układać. Dobra, chodź panie gadać z brygadzistą. Jest. Trzeba będzie zaraz duży żuraw samobieżny zabrać. No i ty takich schodków nie wylewaliśmy, a to było fajne akurat, jakbyśmy wylewali tutaj na przykład jeszcze taki podest. Czekaj, idę zobaczyć. A ogólnie o. Fajnie. No fajnie wygląda. Wygląda takie... A krzesła nie montują? No właśnie... Ale zobaczymy, może później jakoś będzie dodane czy coś. Państwa, czy to będzie gol pozwalający zdobyć Mistrzostwa Świata? I jest! Trybuny są gotowe, a wraz z nimi cały stadion. Dobra robota, jestem dumny bardzo z ciebie. Dzięki, faktycznie. Wygląda naprawdę ładnie. Nasz klub może teraz podejmować nawet najwyższe zespoły. Prezes klubu był tak wdzięczny, że obiecał nam dożywotnie miejsce na trybunach. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nasi chłopcy nie spadną znowu do trzeciej ligi. Zapłata za zlecenie. Co ty, nie ma szans. Takim wspaniałym stadionem wszystko się ułoży. Dobra, muszę wracać do pracy. Do zobaczenia później. No okej. Okay. I co, mamy wszystko. Jest dobrze? A, musimy opuścić stadion jeszcze, dobra. To trochę nas wyjebało, za przeproszenie. Trochę ruchu dobrze ci zrobi i dostałem za to 25 tysięcy. Kogo? Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Coś się tam zmieniło jeszcze, czy już nic? No właśnie, idę zobaczyć. Pewnie nie nic, ale... A to jakoś tu więcej aut jest teraz, ty. Są! Aha, tylko teraz nie można wejść na nie. Teraz to... Ej, lipa, patrz. Teraz możesz przestać przechodzić. Ale no nie Bóg. Nie wierzę, jak to zwalili. Ale Bóg. A bym sobie tu chciał usiąść, tutaj, o. Ej, ale bez kitu lipa straszna. No. W się można było po tym wchodzić, tak? A teraz dodali... Tej już nie można. A tych barierek tu też nie było wcześniej. No nie. A to ale nie w ogóle wszystko przenikasz teraz. Lipa straszna. No mogło to być tak fajnie. A fajne są te trybuny nawet, ci powiem. Tylko, że... Fajnie. W ogóle tu jest napis jakiś zrobiony chyba z tych no. Krzesełek. Że to z daleka widać, czy nie? WB03. A, WB03. Dobra. Spoko, nie, fajnie ogólnie. Tak więc, moi kochani, dzięki wam za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby wejść na kanał Atka. Jego również możecie zasubskrybować oraz zobaczyć jego najnowszy Giant Simulator. No i oczywiście linki macie w opisie. Był ze mną dzisiaj Adek. Dzięki, na razie, hej, papa. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejo!